Cześć! Dzisiaj 3 najlepsze ćwiczenia z piłką lekarską na mocne pociągnięcie. Ponownie gościmy w Gym El Toro w Sosnowcu. Zapraszam na trening. Stojąc ze stopami na szerokości bioder podnosimy piłkę lekarską nad głowę. Nakrywamy piłkę dłońmi jak podczas chwytu wody i dynamicznie uderzamy nią o podłogę. Na początek weźcie lekką piłkę, około 2-3 kg. Łapiemy lekką piłkę lekarską jednorącz i podnosimy nad głowę. Druga ręka jest wzdłuż tułowia. Wykonujemy mocne uderzenie piłką o podłoże, inicjując cykl do kraula. Wykonujemy kilka dynamicznych ruchów i powtarzamy schemat na drugą rękę. Łapiemy lekką piłkę lekarską jednorącz i podnosimy nad głowę. Nakrywamy ją dłonią jak podczas chwytu wody w stylu grzbietowym i wykonujemy mocne pociągnięcie, uderzając piłką o podłogę i inicjując kilka dynamicznych cykli do grzbietu. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.